Roman Olszewski podbiegł do ławki rezerwowych i tylko ręcznikiem otarł spocone czoło. Nobiles prowadzi 5 punktami, 49 sekund do zakończenia meczu. Igor Griszczuk 1-1, celnie Igor Griszczuk, 20 punkt i Nobiles prowadzi 6 punktami, proszę Państwa. Co się dzieje na trybunach? Kibice włoscy już wszyscy stają. 78-72, Igor Griszczuk, jeszcze jeden rzut, celnie Igor Griszczuk, 21 punktów, 7 punktów przewagi Nobilesu, 48 sekund do końca. I był Kate Williams, Wiesga Twin, zbiera Olszewski, Kabała, chyba wygraliśmy ten mecz. 35 sekund do zakończenia meczu, Pinkowski do Griszczuka, ja już ochrypłem, proszę Państwa. Igor Griszczuk faulowany po raz kolejny przez Jarosława Zyskowskiego, 79-72 dla Nobilesu. Kibice wrocławscy opuszczają halę, będzie feta dzisiaj, będzie feta kibiców włocławskich na pewno i jeżeli któryś dzisiaj z kibiców nie wróci do domu, to zostaje we Wrocławiu na jutrzejsze spotkanie, proszę Państwa. Igor Griszczuk. Celnie! Igor Griszczuk i już tak! 31 sekund, 80-72, 8 punktów przewagi Nobilesu, jeszcze jeden rzut Igora Griszczuka. Celnie! I 81-72, Nobiles wygrywa, na pewno wygrywa dzisiaj. Wierzgacz jeszcze na końcu w czas, 81-74, 7 punktów, 21 sekund, Olszewski teraz stał, 16 punktów, Roman Olszewski, Nobiles Włocławek, zasłużenie wygrywa dzisiaj we Wrocławiu ze Śląskiem, niecelnie wrocławianie, ja już się nie patrzę na mecz. Proszę Państwa, słuchacze, Grzegorza Kubiaka, pozwólcie, że ja również przyłączę się do tej wspaniałej radości, która emanuje z Grzegorza Kubiaka. My również tu w studiu cieszymy się bardzo. Jest realizator, są ludzie, którzy obsługiwali całe to spotkanie. Bardzo cieszymy się. Śląsk jest naprawdę tak mocny, jest w stanie go pokonać. Nobiles i zrobił to dzisiaj w Wrocławiu. Zawołać trenera zespołu włocławskiego, Wojciecha Krajewskiego tutaj do nas i postaram się z nim porozmawiać. Proszę Państwa, Nobiles wygrał, prowadzimy 1-0 w finale, niesamowite. Pana trenera już zwołam, pana Wojciecha Krajewskiego. Halo, Grzegorz? Już do nas tutaj idzie, za chwilkę wejdzie tutaj do nas i będę mógł przez chwilę z nim porozmawiać. Nobiles wygrał jeszcze raz. Przypomnę, 83-74 dla Nobilesu. Trener Wojciech Krajewski tutaj się przedziera. Kibice Nobilesu, dziękuję. Grzegorzowi Kubiakowi chyba łzy w oczach stanęły ze zwycięstwa 1-0. 83-74 nakładają się. Jerzy Binkowski. Nasze głosy. 7 punktów Mirosław Kabała i 2 punkty Wojciech Puścion. Proszę Państwa. Niesamowite emocje i zasłużone zwycięstwo Nobilesu. Grzegorz, ja naprawdę. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jutro poprowadzę tą transmisję, bo chrypłem tutaj niesamowicie. Wierzę w to, że jutro Nobiles zespół już wykonał swój plan. Wygraliśmy jeden mecz, prowadzimy 1-0 i to jest w tej chwili najważniejsze.